Paweł Zyzak. Jego praca magisterska, będąca próbą życiorysu Lecha Wałęsy, wydana przez Arkana w 2009 roku pod tytułem Lech Wałęsa – Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy Solidarności do 1988 roku i uhonorowana nagrodą imienia Józefa Mackiewicza wywołała historyczny protest establishmentu. Po wypowiedziach Tuska i Komorowskiego Zyzak stracił pracę w Instytucie Pamięci Narodowej. W 2011 roku wydał książkę Gorszy niż faszysta, w której ukazuje kulisy i znaczenie nagonki na własną osobę i środowisko historyków IPN.